Logrami witam. W dzisiejszym materiale akwarystyczna encyklopedia przybliżymy sobie gatunek Paracheirodon axelrodi, czyli po polskiemu neon czerwony. Jedna z najpopularniejszych ryb spotykanych w akwariach. Jedna z najpopularniejszych oraz chyba najładniejszych ryb stadnych pochodzących z Ameryki Południowej. Chciałbym dzisiaj przybliżyć ten gatunek ze względu na warunki, jakie powinien zamieszkiwać, a często nie zapewniamy w akwarium prawidłowych warunków. Chciałbym również zaznaczyć na odmienność pod względem wymagań co do swojego bliskiego kuzyna Neona Inesa, od którego ma nieco inne warunki, w których powinniśmy trzymać tą właśnie rybę. Jeżeli chodzi o rozmiary, jakich dorasta ta ryba, samice z reguły osiągają 5-6 cm długości, samce około 4 do 5. Samce są nieco drobniejsze, samice wiadomo bardziej pełne, co wśród tych ryb tworzy je tak jakby bardziej atrakcyjniejszymi od samców, ponieważ kolor intensywny, kolor czerwony u samic jest po prostu bardziej zaznaczony na linii brzusznej, ponieważ właśnie głównie w linii brzucha możemy zaobserwować kolor czerwony u tych właśnie ryb. Jeżeli chodzi o zbiornik, jaki powinniśmy zapewnić tym rybom, różne źródła, książki podają przybliżony mniej więcej około 60 litrów. Choć w mojej opinii akurat dla tych ryb zbiornik powinien być nieco większy. Nie ze względu na to, że akwarium ryby te osiągają może większe rozmiary, czy też po prostu jest za małe to 60 litrów. Chodzi tutaj o grupowość tych ryb, ponieważ po pierwsze ryby są to zwierzęta silnie stadne, a po drugie prezentują się znacznie bardziej ciekawie w większej grupie. I dopiero przy większej grupie około 20-30 osobników jesteśmy w stanie zaobserwować tak naprawdę prawdziwy urok tych ryb. Jeśli chodzi o temperaturę wody, są to ryby bardzo ciepłolubne. Temperatura dla nich powinna się wahać w około 25-26 stopni. Także z powodzeniem akurat ten gatunek możemy trzymać z ciepłolubnymi właśnie większymi pielęgnicami, takimi jak na przykład dyskowce. Jeżeli chodzi o GH wody, powinno wahać się w zakresie 2 do 8, raczej preferują te niższe parametry. Ja w swoim akwarium akurat utrzymuję GH na poziomie 2 stopni niemieckich. Normalnie jest on stosunkowo wysoki, ponieważ moja woda ma normalnie 14 stopni niemieckich, ale za pomocą specjalnego filtra, takiego usuwającego te jony wapni i magnezu z wody, po prostu jestem w stanie sobie dowolnie uregulować, na jakim poziomie chcę mieć GH w mojej wodzie. Filtr ten nie wpływa akurat na pH, na które mam osobny filtr, lecz filtr ten umożliwia mi utrzymanie właśnie GH na poziomie 2, co jest jak najbardziej najlepszym rozwiązaniem właśnie dla ryb amazońskich, tym właśnie neonów. Jeżeli chodzi o pH, powinno wahać się one w zakresie od 6 do 6,5, czyli typowy standard dla ryb pochodzących z Amazonii oraz wód tak jakby miękkich. Warto również zaznaczyć, jeżeli wspominamy o parametrach oraz samej wodzie,
że woda powinna być kwaśna, ponieważ ryby te pochodzą z blackwater, czyli wód czarnych, gdzie kwasowość oraz kwasowość wody jest po prostu na wysokim poziomie, co w łatwy sposób możemy zakwasić na przykład torfem oraz dodając związki humusowe bezpośrednio do zbiornika. Jeżeli chodzi, jesteśmy przy tych parametrach, nawiążę tutaj do Neona Inesa, który często jest łączony w jednym zbiorniku z tymi rybami. Ryby to jak najbardziej mogą być łączone pod względem zachowania, nie przeszkadzają sobie w zupełności, lecz jeżeli chcemy już tak skrupulatnie patrzeć na parametry, to Neon Inesa pochodzi z wód białych oraz wód czarnych, przepraszam, z wód białych oraz z wód przejrzystych Amazonii. Konkretnie mówiąc, z rejonów Ameryki Południowej, praktycznie niewielkich strumieni w części zachodniej właśnie tego kontynentu. Raczej preferuję wodę o nieco niższej temperaturze, mniej więcej około 20 do 22 stopni, co zdecydowanie różni się od temperatury preferowanej przez jego bliskiego kuzyna. Natomiast jeżeli chodzi o pH wody dla Neona Inesa, powinno wahać się ono w zakresie od mniej więcej 5 do 6,8. A ryba ma znacznie bardziej większy zakres preferowanych parametrów. Choć te skrajne mniej więcej około 5, w zupełności nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego są one podawane często w różnych źródłach. Ponieważ ryba ta preferuje definitywnie te wyższe, mniej więcej 6,8. Nawet czasami nieco wyższe również są dla tej ryby wskazane. Dlatego tak jak widzicie, co do parametrów wody, ryby te mają odmienny styl preferowanych parametrów. Ale również styl samego zbiornika, o którym za chwilkę będziemy wspominali, również jest zupełnie inny, ponieważ Clearwater a Blackwater to są zupełnie inne style tak naprawdę środowiska. Wracając do naszego Neona Czerwonego, jeżeli chodzi o pochodzenie tej ryby, ryba pochodzi z niewielkich leśnych zbiorników dorzecza Rio Negro. Jeden z najpopularniejszych w zasadzie biotopów tego kontynentu, najczęściej odwzorowywany, ponieważ zawiera w zasadzie największą pulę gatunków oraz właśnie ten gatunek, o którym dzisiaj właśnie wspominamy, często jest wybierany przez akwarystów biotopowych oraz tworzących właśnie zbiorniki w stylu Blackwater. Ciężko się dziwić, ponieważ ryba jest naprawdę atrakcyjna oraz genialnie prezentuje się w zacienionym zbiorniku, w którym czuje się najlepiej. Już zaczynając o samym aranżacji zbiornika, to jak wcześniej zauważyłem, po pierwsze światło powinno być stosunkowo zacienione oraz, jakby to określić, po prostu słabej mocy, mówiąc krótko, ponieważ ryby w naturalnym środowisku pochodzą z tak naprawdę leśnych, tak jak wcześniej wspomniałem, lasów deszczowych, których raczej słońce jest przykryte przez rozrastającą się ponad taflą wody roślinność oraz bezpośrednio do wody nie dociera go zbyt dużo. Oraz ryby nie są po prostu przyzwyczajone, a tak naprawdę jeżeli chcemy zaobserwować cały urok tych ryb, w ciemnym zbiorniku prezentować się one będą najlepiej poprzez charakterystyczny błyszczący niebieski pas oraz czerwień również bardzo atrakcyjnie prezentuje się właśnie w tym stylu zbiorników. Dlatego ryby te definitywnie nie nadają się do zbiorników roślinnych, w zasadzie powinienem powiedzieć holenderskich, ponieważ zbiorniki roślinne również jesteśmy w fajny sposób w stanie zaaranżować pod właśnie neony. Lecz do zbiorników holenderskich z bardzo silnym oświetleniem oraz brakiem kryjówek definitywnie ta ryba się nie nadaje, a bardzo często jest właśnie tam w tych zbiornikach trafia. Do tych zbiorników właśnie trafia.
Jeżeli chodzi o inne elementy, które powinniśmy zapewnić tej rybie, ważnym aspektem są również dekoracje, ponieważ korzenie, różnego rodzaju gałęzie są bardzo chętnie preferowane, ponieważ jeden z nielicznych właśnie kąsaczowatych, pośród do których należą właśnie neony, ryby te lubią jako nieliczne właśnie skąsaczy pływać pomiędzy korzeniami oraz różnego rodzaju dekoracjami, ponieważ większość na przykład zwinników raczej stara się omijać wszelkiego rodzaju dekoracje, pływając raczej w otwartej toni. Neony natomiast czują się bezpiecznie pływając pomiędzy na przykład właśnie gałęziami, korzeniami, czy też również wysokimi roślinami, które również jak najbardziej możemy w zbiorniku zastosować, choć w naturalnym środowisku tej ryby właśnie ciężko właśnie te rośliny tak naprawdę znaleźć ze względu na parametry wody, jakie właśnie tam występują, ponieważ bardzo kwaśna oraz miękka woda nie sprzyja rozwojowi tak naprawdę roślin. Jeśli chodzi o sam opis oraz wygląd, nie muszę tego chyba przedstawiać, ponieważ każdy wie, jak w jaki sposób wygląda neon. Jedynie wspomnę, w jaki sposób można go rozróżnić od innych neonów. Po pierwsze, jest większy. Po drugie, czerwony pas, który znajduje się na części brzusznej oraz w niewielkim stopniu na części grzbietowej i ogonowej, ciągnie się aż do samego pyska. Natomiast u neona Inesa ciągnie się on jedynie od płetwy ogonowej do mniej więcej połowy brzucha. Ryba, tak jak mówiłem, większa, bardziej masywna oraz posiadająca po prostu zarówno pas czerwony, jak i pas niebieski nieco dłuższy oraz szerszy. Jeżeli chodzi o charakterystykę i zachowanie tych ryb, ryba bardzo zmienna, jeżeli chodzi o bardzo zależne jej zachowanie, zachowanie tej ryby zależy od warunków, jakie tej ryby tak naprawdę zapewnimy w zbiorniku. Ryba może zachować się zarówno w sposób bardzo aktywny, pływając w grupie, jak i bardzo, jakby to określić, stateczny sposób, spokojnie unosząc się w tafli wody. Oczywiście w naturalnym środowisku ryby te zachowują się aktywnie, pływając dużymi grupami. Spokojne, stateczne zachowanie się tej ryby nie jest tak naprawdę prawidłowym zachowaniem. Wiele osób uważa, że ryba czuje się wówczas dobrze, ponieważ spokojnie sobie unosi się w tafli wody. No niestety nie jest to prawda, ponieważ ryba w naturalnym środowisku zachowuje się zupełnie inaczej, pływając właśnie całą grupą. Często wpływ na to ma właśnie zbyt duże oświetlenie lub też inni mieszkańcy zbiornika, o których może teraz wspomnę. Ryba, moim zdaniem, polecana, jedna z ryb stadnych, która lepiej nadaje się właśnie pod większe pielęgnicy typu skalary czy palety. Wiele osób stara się unikać łączenia czasami z takimi rybami, ponieważ uważa, że mogą zostać te ryby zjedzone. Jest to oczywiście nieprawda, ponieważ neon czerwony jest naprawdę dużą rybą, osiąga około 6 cm długości, także jest to tak naprawdę większy kąsacz, jeżeli chodzi o właśnie te drobniejsze ryby stadne, w jakikolwiek sposób to można określić. Jak najbardziej nadaje się właśnie do tego typu ryb oraz genialnie właśnie wypełnia zbiornik. Łącząc tą rybę tylko i wyłącznie z innymi kąsaczami, typu tetrami, z winnikami, nie uzyskamy tego efektu, ponieważ ryba wówczas będzie, łącząc tę rybę z innymi rybami stadnymi, tak naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, ciężko będzie zaobserwować fajną zachowanie tej właśnie ryby. Kolejnym poleceniem do akwarium są
moim zdaniem przede wszystkim priorytetowo skalary, paletki, zbrojniki, kirysy, wszelkiego rodzaju, tak naprawdę wszystkie zbrojniki. Ja osobiście posiadam je z skalarami, bocjami wspaniałymi, zbrojnikami Ancistrus oraz subami Agamixis, które również bezproblemowo są w stanie z tymi rybami przebywać. Ryba jak najbardziej towarzyska, w żaden sposób nie zachowuje się agresywnie wobec innych mieszkańców zbiornika, wręcz powiedziawszy, niejednokrotnie jest ona strachliwa. Jeżeli chodzi o pokarm, jaki powinniśmy stosować właśnie po ten gatunek, powinien być to przede wszystkim pokarm mięsny, ponieważ ryba jest to zwierzę mięsożerne, jak zresztą wszystkie kąsacze. W naturalnym środowisku przede wszystkim żywi się larwami owadów, które znajdują się w zbiorniku, oraz mikroorganizmami. Ja osobiście przede wszystkim głównym elementem diety są właśnie pokarmy mrożone, typu szklarka, wodzień, czarny komar, kryl, oczlik. Czasem stosuję również jako urozmaicenie diety bardzo drobniutko posiekane krewetki koktajlowe oraz na przykład również bardzo drobniutko posiekaną rybę, na przykład typu min type strong, jakiś również bardzo chętnie jest spożywany przez te ryby. Bardzo często również podaję miksy zrobione na bazie właśnie krewetek koktajlowych oraz ryba typu mintaj. W tych miksach również stosuję jako takie bardziej zdrowe, warzywne oraz owocowe składniki, takie jak szpinak, papryka czerwona, marchew, groszek, banan, jakiś melon, bakłażan, jabłko, mnóstwo innych również czasami warzyw na pewno i owoców się trafi. Teraz akurat nie jestem zapewne w stanie ich przywołać. Do miksów również dodaję czasami witaminy dla ryb, które również wspomagają na pewno ich kondycję. Również bardzo ważny jest czosnek, ponieważ wpływa na odporność właśnie naszych neonów oraz nie tylko. Jeżeli chodzi o pokarmy suche, jakie stosuję, raczej staram się karmić tylko i wyłącznie dwa razy w tygodniu takimi pokarmami, raczej unikając je. Suche przede wszystkim jakaś tam spirulina, pomimo tego, że ryba jest zwierzakiem mięsożernym, również warto nieco takiego bardziej stricte bardzo roślinnego pokarmu zastosować, ponieważ każdy organizm, nawet bardzo typowy mięsożerca, potrzebuje w swojej diecie nieco pokarmu roślinnego w niewielkiej ilości. A tak to, jeżeli chodzi o pokarmy suche, stosuję suszoną dafnię w bardzo niewielkich ilościach, suszonego czarnego komara oraz suszoną szklarkę. Również godne polecenia są pokarmy typu na przykład z jakichś tam bardziej prestiżowych marek, typu jakiś tam JBL, Naturfood, Diana. Takich pokarmów jak najbardziej ryby chętnie wcinają jedzenie. Ryby również chętnie z moich obserwacji jedzą na przykład tabletki stricte mięsne, na przykład dla bocji, która podaje czasem większe ilości. Czasem, gdyby miały tak naprawdę możliwość w połączeniu po dostanie się do tych tabletek oraz bardzo chętnie by je zjadły. Akurat u mnie bocje bardzo szybko je pochłaniają, ale jeżeli mają akurat one możliwość, chętnie również skubną właśnie sobie tą właśnie tabletkę. Także to by było na tyle. Na koniec pokażę jeszcze z bliska, w jaki sposób prezentują się neony czerwone w moim akwarium. Teraz akurat znajdują się z tyłu.
To najchętniej ogólnie lubią pływać całym stadem, jak mogliście zaobserwować podczas całego materiału. O, w ten sposób. Tam jest część właśnie z tej grupy. Bardzo lubią właśnie pływać z tymi korzeniami. Ryby nie odczuwają raczej żadnego lęku wobec kilkukrotnie większych od nich ryb. Bez problemu podchodzą do pokarmu oraz w fajny sposób pływają pomiędzy właśnie bocjami, skalarami. Sumy również nie stanowią dla nich żadnego tutaj lęku oraz zagrożenia. Moim zdaniem chyba jedna z najlepszych tych mniejszych konsaczowatych, nadających się po prostu genialnie do akwarium w tym o tym właśnie stylu zbiornika naturalnego. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Dziękuję.